To jest taki sport mój numer jeden. Grałem całe życie w koszykówkę i żałuję, że w tej chwili grać dalej nie mogę, ale jak kolanko wymienię, to może. Trzymamy za to kciuki. Mimo, że nie mogę grać czynnie w koszykówkę, to jestem organizatorem wielu imprez właśnie w tej dyscyplinie sportowej. Tak, organizujemy, bądź u nas w Białej, turnieje koszykówki. Teraz akurat jest 10. międzynarodowy turniej, ale organizujemy się również na wyjazdy. Byliśmy na Białorusi, byliśmy w Żytomierzu, byliśmy w Łódzku. Jakby nie wojna, może i oni byliby dzisiaj u nas tutaj. No byliśmy na Łotwie. Także jeździmy, gramy, kochamy koszykówkę. Zebrała się grupa. Jest z nami, są również koledzy z Łukowa, którzy się do nas dołączyli. No. Dzisiaj słuchacze. Ale dołączyli się do naszej drużyny, a więc mamy wspólną drużynę. Nasz trzon stanowi Biała Podlaska, ale kilku również kolegów z Łukowa. A grać będziemy za chwilę pierwszy mecz z Sochaczewem, a później mamy chłopaków z Wilna i mamy chłopaków z Brześcia. Turniej pod patronatem honorowym prezydenta miasta. Tak jest. Pan prezydent Michał Litwiniuk objął patronatem nasz turniej. Ufundował puchary i statuetki dla najlepszego zawodnika i dla króla strzelców. No niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły mu tutaj być. Pan Trębicki Darek go godnie zastąpił. Była pani dyrektor na otwarciu. Także fajnie, fajnie. Tych zastępstw trochę będzie. Pan dzisiaj, panie Tadeuszu, też namaścił swojego następcę. Tak, namaściłem swojego następcę Marcina Wasilewskiego, który jest bardzo dobrym zawodnikiem, dobrym organizatorem. Niech już młodzi przejmują. Ja jestem emeryt. To co będę oszukiwał? 71 lat skończyłem, także jest już pewien wiek. I niech będzie chciał, to ja mu zawsze pomogę. Chętnie. 10. turniej to również pierwszy turniej, kiedy i zawodnicy, i kibice mieli okazję zobaczyć trzy linderki. No właśnie, tak się złożyło, że moja żona z panią Małgosią tam miała kontakt i powiedziała, że będzie turniej. Pani Małgosia mówi, to dobrze, to ona cheerleaderki tutaj nam sprowadzi. No i cieszę się bardzo, fajne dziewczyny, potańczyły, no, urozmaiciły, coś nowego było. No. Trzymamy kciuki oczywiście za Białą Podlaską, ale kto wygra? To znaczy, powiedzmy sobie tak, w tych turniejach nie to, kto wygra, jest najważniejsze. Chociaż każdy oczywiście chce. Ostatnio byliśmy gościnni i zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale to było 12 lat temu na pierwszym turnieju. Dzisiaj nie pierwszy raz są Litwini, bo jakby nie było Litwinu, to bym powiedział, że my wygramy. Ale nie znam siły Litwinów z Wilna. No, także nie wiem, jacy oni. No, Litwa jest mocna, przecież wiadomo, że Litwa to stoi koszykówką. To malutki kraj, ale to jest ich sport narodowy. Także albo my, albo Litwini. Ale oczywiście życzymy też i powodzenia tym z Sochaczewa i drużynie. No jak najbardziej, no jak najbardziej. No, jak się im uda wygrać, nie wygrają. No jaki problem? No. Turniej dwudniowy. Turniej dwudniowy. Dzisiaj mamy 3 mecze, jutro 3 mecze. Bardzo ważna sprawa, o której trzeba też powiedzieć i podziękować pani Petrodomowi, pani Basi Domańskiej, że mimo natłoku, tak jak powiedziałem, komunii obłożone, przyjęła nas do hotelu i tam u niej śpimy i tam u niej będziemy jutro mieli, nazywamy to zawsze bankiet, chociaż ja wiem, to bank. No, tam podsumowanie turnieju. Takie podsumowanie turnieju, gdzie trochę coś tam zjemy, wręczymy puchary, nagrody. Gościnni jesteście w Staszicu, też podziękowania pani dyrektor. Tak, zawsze dziękujemy pani dyrektor. Wcześniej był też jak pan Romanowski, też zawsze dziękowaliśmy. Turnieje były w różnych miejscach, bo żeśmy grali i w Liceum Kraszowskiego, i grywaliśmy w Dziewiątce. No, także, ale teraz w Staszicu. Przez te kilkadziesiąt już, kilkanaście lat zdarzały się rzeczywiście nazwiska, nawet wśród grających, bo tutaj przecież gra się na luzie. To tak naprawdę jest gra z przyjaciółmi, nazwiska znanych zawodników koszykówki. Były takie, prawda, mamy tutaj w drużynie Sochaczewa też takiego Adasia, on jest dosyć znana postać, prawda, w siatku koszykarskim. Ci zawodnicy też są... Nasi zawodnicy też przecież, Marcin Wasilewski grał w AZS-ie, no mamy tutaj przecież pana doktora Pawła Wołosza, no także no, mamy sporo ludzi, którzy w koszykówkę grać umieją i oby jak najdłużej grali.